Co pan myśli o tym samolocie? Myślę, że ten dramat, ta tragedia to jest jednak ewidentny efekt zaangażowania Rosji w konflikt, ponieważ jeśli chodzi o wysokospecjalistyczny sprzęt, którym taki samolot można zestrzelić z wysokości 10 km, bo na takim pułapie był Boeing, no to trzeba po prostu być po pierwsze znakomicie wyszkolonym żołnierzem. Po drugie, trzeba mieć sprzęt, który jest wysokospecjalistyczny. Po trzecie... No podobno $1 miliarda albo więcej kosztuje taki zestaw. Tak, oczywiście. I rok trzeba być szkolonym, żeby taki zestaw dobrze obsługiwać. Więc mówiąc najkrócej, no zaangażowanie tak. rosyjskie no przynosi tego się, rodzaju efekty. Mamy straszne. 99% przesłankę, że to Rosja, chcący czy niechcący, no w każdym razie ponosi odpowiedzialność. No i co dalej z tego wyniknie? No i będziemy mieli w tej chwili na pewno ze strony Rosji taką mocną, ostrą propagandę. Już mieliśmy sugestie, że to Putin tam przelatywał, że to mogła być próba zamachu na niego. Takie miałem nasłuchy z Rosji, że na przykład radio rosyjskie generalnie milczało przez pierwszych parę godzin, w ogóle nie podawało informacji o tym, co się stało. Tak więc dziwnie się Rosjanie po pierwszej informacji agencji Interfax zachowywali, jeśli chodzi o przekaz. Dzisiaj prezydent Putin mówi, że odpowiedzialna jest Ukraina, bo wypadek odbył się na terenie Rosji. No więc my możemy to samo powiedzieć o Smoleńsku. Odpowiedzialna jest Rosja, bo wypadek odbył się na terenie Rosji. No to jest ten sposób rozumowania, który absolutnie nie może być przekonywujący dla nikogo, kto obserwuje to, co się tam dzieje. Bo przecież takich sytuacji było kilka, które no, ta najgłośniejsza to jest katastrofa nad Lockerbie, gdzie jak się okazało dość szybko libijscy funkcjonariusze dokonali zamachu. Potem zostali złapani, osądzani, to już niedawno. Wspólnota międzynarodowa się oburzała, ale specjalnie złego się przez wiele lat tej Libii nie działo. Prezydenci Francji utrzymywali z nią bardzo bliskie kontakty, brali pieniądze i prezenty i tak dalej, i tak dalej. I różne inne kraje też, Rosja, ale też kraje demokratyczne. No, a Rosji właściwie wszystko uchodzi płazem od lat. Prawda? No już to, co działo się na Kaukazie chociażby, Gruzja. To prawda, tak. No i tak. Co teraz? Jak teraz zachowa się wspólnota międzynarodowa? Mam nadzieję, że konsekwentniej przynajmniej mamy... Ale ma pan nadzieję, czy tylko by pan chciał? Mam nadzieję. Nie będę twierdził, że tak się stanie, ponieważ zbyt długo żyję i zbyt długo obserwuję sposób działania krajów zachodnich, które się przede wszystkim kierują interesem w dużej części gospodarczym, a dopiero potem prawami człowieka, czy kwestią wolności, na przykład w takich państwach buforowych, jakim się stała nagle Ukraina. Tutaj postawa amerykańska jest postawą rzeczywiście konsekwentną i zdecydowaną. Amerykanie prą do szerszych sankcji, wprowadzają je krok po kroku, zaostrzając ich charakter. I wydaje się, że ten sposób działania powinna Europa rzeczywiście naśladować, bo tylko wtedy to konsekwentne działanie może spowodować większy nacisk na Rosję. Tak by się wydawało na zdrowy rozum. Czy to się może wydarzyć? No, mam nadzieję, że po takiej tragedii jednak pewne otrzeźwienie przyjdzie do głów polityków, chociaż obawiam się też, że z punktu widzenia takiego pewnej praktyki politycznej, jaką obserwujemy od lat, dramaty, czy to jest Irak, czy to jest Iran, czy to jest konflikt Izraela z Palestyńczykami, możemy wymieniać następne. W niewielu krajach, tak jak w Afganistanie, zdecydowano się na bardzo konkretne działania, które miałyby chronić przed rozprzestrzenianiem się zniszczeń i ofiar.